Ania, chodź kochanie. Idziemy na imprezkę dzisiaj. Chodź. Chodź. Chodź kochanie, idziemy na imprezkę dzisiaj. Dzisiaj będzie impreza. Będzie jedzenie. Tatuś nie jadł cały dzień. Śmieję się, słuchajcie, zawsze, bo znowu rozkopują, przekopują te narożniczki, nie? Taki bezsens, że aż przykro, bo i tak to będą Chińczycy zadeptywać. Zamiast zrobić tam chodnik po skosie, to oni kombinują. Co prawda robią tu więcej, zwróćcie uwagę, ale wszędzie trawa nie rośnie tam, gdzie sobie Chińczycy robią skróty. Czyli robią sobie skrót stąd tutaj, tam sobie robią tutaj. Zaraz wam dalej pokażę. A, tu już zrezygnowali, bo kiedyś tutaj jeszcze były krzaki, ale już je zlikwidowali. Dobra, idziemy, bo mamy imprezę dzisiaj. Zamówiliśmy taksówkę, bo dzisiaj Piotr ma zamiar jakiegoś łyskacza wypić albo co. No? Co się stało, kochanie? Lecimy. Czekamy na Didi. Didi to u was chyba w Polsce jest Uber. Tutaj Ubera Didi wykupiło. Nie ma Ubera. A tam dzieciaki trenują jazdę na rolkach. To jest drugie osiedle. A to jest nasze osiedle z drugiej strony. Nigdy z tej strony żeście go nie widzieli. Tu jest przedszkole. To taka przedszkole, no. Taka szkoła. Nie wiem, po co zamontowali te wysuwane wariaty. Jakby tu jakimś czołgiem ktoś miał wjechać tam na siłę. Okej, czekamy na samochód i jedziemy. Jedziecie z nami dzisiaj. Już tam byliśmy. Jedziemy do tej samej restauracji. Ale dzisiaj zrobię może więcej zdjęć. Dzisiaj mamy urodziny. Urodziny córki koleżanki. Dla Bi informacja. To jest ta koleżanka, która ci się podoba. Widzicie te kluczyki przy pasie? Jeden, drugi. To taka moda w Chinach. Jak masz dużo kluczy, to znaczy, że masz dużo mieszkań. Jeszcze muszą wisieć klucze od samochodu. Tak, mamy namierzanie. Czyli mamy tak, podany numer samochodu, kolor samochodu, jaki samochód. Akurat widzę BID plus. I tu mam pokazywane, jak, gdzie się w tym momencie znajduje i gdzie my jesteśmy. Tak wygląda apka. Taki malutki ekranik. To też BID. Plusik. 300 km zrobi na elektrykę. Nie ma ekranu takiego z przodu, ma tylko tam prędkościomierz, a tutaj ma informację, ile kilometrów jeszcze może zrobić. No to mamy tak, 63 ma naładowane, 253 niby jeszcze do zrobienia, no ale... Ale to coś mi tu nie pasuje. Hello! Okay. Lecimy po kolei. To jest tato Michaela. Michael jest tutaj. To jest nasza aktoreczka Emily. 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 Dobra, Emily zajęta. Bi. To dla ciebie informacja. Fan Fan. Imię.
Tylko pyta się, czy masz dużo kasy, bo jak nie masz kasy, to niech olery, nic tego nie będzie. Dzisiaj wam po kolei pokażę, co tu mają tak bardziej dokładnie. Bo jesteśmy akurat o tej godzinie, że jeszcze praktycznie nie ruszone są rzeczy. Oczywiście oni dokładają, ale w pewnym momencie te elementy znikają, tak? Owoce, o! Zaraz se pojem trochę arbuza i żółtego melona. Widzę, że mamy pieczywo. Skorzystamy. Tu mamy czekoladę. Pięknie. Desery. Bardzo ładne. Cheesecake. No, ciekawy jestem. Mango. Blueberry. U góry nie widzę, co to jest. Bardzo ładne. A, właśnie. Słuchajcie. Nie wiem, czy widzicie te numerki, 520. Dzisiaj jest Dzień Kobiet. Znaczy nie tyle Dzień Kobiet, tylko akurat jest złożenie daty, tak? Czyli jest maj 20. 20 to jest gra słów, to jest Wuajni, czyli kocham Cię. I dzisiaj jest to traktowane jako taki Dzień Kobiet, tak? Zakochanych. Następny, znaczy nie kobiet, bardziej... Następny jest dni walentynkowych. Oczywiście ja już dzisiaj musiałem wysłać dzisiaj 520 RMB mojej żonie. Hello! A to jest nasza solenizantka piękna. Dobrze, idziemy dalej zobaczyć, co tam dziewczyny biorą. A to już znacie te rzeczy bardzo dobrze. Oni chyba też nie jedli dzisiaj nic. Co tu masz? Co mają? Wiecie co, dzisiaj spróbuję kiełbasę, zobaczę, jaką tu mają. To z tych rzeczy, co lubicie. Sosiki i do zrobienia sosiku. A tutaj robią. A tu robią zupy. I dalej sosiki. Kurczaczki, curry. Hello. Michał. Rybki wam mogą też usmażyć. Wybieracie sobie tutaj i wam kucharz zaraz usmaży. A tu mamy zupę. I Piotr dzisiaj zacznie od zupy. Muszę zobaczyć jaka. Na razie są wszystkie, widzę, takie same. Dobra. Bierzemy sobie tą. Okej, okay, znikam panowie i panie miłe. A tu mam ładny deserek. I jest na ciepło, muszę wam powiedzieć. Na gorąco. Dobra.
Próbujemy to. Muszę wam powiedzieć, że smaczne. Bardzo smaczna rzecz. Słodkie jak diabli, ale smaczne. Nie ma tej, nie ma tego, tej słodkości takiej zabijającej, tylko jest taka do zniesienia. Dobrze, trzeba zjeść póki ciepłe. Okej. Praktycznie to wszystko na dzień dzisiejszy. Dziewczyny się przeniosły do Lafifi, do nas do restauracji i tam pobalowały z alkoholem, ale niestety tam już nie mam wideo zrobionego, a tutaj kucharze jeszcze muszą posprzątać. A to już w następnym odcinku, kochani, zbieram właśnie i szykuję materiał. Przejedziemy się i przelecimy razem z moim dronem po parku. Ten park jest obok tej restauracji praktycznie, ale jeżeli was to interesuje i również jak wyszedł test drona, to zapraszam na następny odcinek. Do zobaczenia.